Dzisiaj staram się dotrzeć tam, gdzie miałem dotrzeć wczoraj, tylko ludzie na dworcu skierowali mnie do takiego autobusiku, jaki go skierowali. Nie przeczę, że wyszło super, natomiast to nie było moje docelowe miejsce, moja docelowa miejscowość i mój docelowy punkt nad jeziorem, który być może wygląda lepiej niż to, co lepiej wypoczynkowo niż to, co zostałem wczoraj. Podczas gdy ja odkrywam aplikację mapy CZ, która jest naprawdę świetna, w ogóle jestem w szoku, jak ładnie pokazuje trasy. Może nie jest graficznie jakaś najpiękniejsza na świecie, ale daje radę nawigacyjnie. Natomiast w busiku do smrodu ryb doszła jeszcze cebula, plus mama z dzieckiem tuż obok mnie, więc jestem trochę jak sardynka. Zupełnie z innej bajki, podczas oglądania filmowych widoczków i zmagań z naturą wodną, mogę się podzielić jednym spostrzeżeniem, bo właśnie przed chwilą przemknęła ścieżką jaszczurka i jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że przynajmniej ja nie stwierdzam tu robactwa. Wykony tym robactwem nie są. To były jedyne stworzenia blisko ludzi, blisko tam miejsc, gdzie ja mieszkam, które się napotoczyły. Nie widziałem ani jednego szczura, ani jednego karalucha. No dobra, pająki to nie są do końca robaki, tak? Widziałem ich trzy. Nie były zresztą jakieś specjalnie ohydne. Natomiast nie ma żadnych obrzydlistw, które spędzały mi sens powiek. I jedynym właściwie ohydztwem to jest moja wątpliwość, czy super grube, polarowe koce, pod którymi śpię. One są w zestawie z prześcieradłem, ale wiadomo, że w nocy człowiek się wygramoli spod tego wszystkiego i poplącze. No to ja mam jedynie wątpliwość, że one po prostu są nosicielami turbokurzu. Ale ani brudne też nie są, ani jakieś ohydne. To jest po prostu jakaś tam fobia wielkomiasteczkowa i tyle. A jeszcze wracając do tematu pracy dzieci, który wczoraj poruszyłem i sam je zatrudniłem jako okrutny białas, no to absolutnie tutaj dzieciaki od najmłodszych są zaangażowane albo w wychowanie swojego młodszego rodzeństwa, a dzietność, możecie mi wierzyć, jest tu przeogromna. Kobiet z dziećmi na plecach, w tych tobołkach swoich zawiązanych, jest praktycznie przeogromna ilość. A nieco starsze dzieci, które akurat nie opiekują się młodszymi, pasą zwierzaki, pilnują ich, doglądają, prowadzą przez drogi. Ogólnie zajmują się bydłem wszelkiej maści. Kozami, krowami, owcami. Wszystkim. I to naprawdę maleństwo. Te dzieciaki. Ja bym takiego dziecka samego nie wysłał do kiosku. Więc dopiero, żeby moim stadem krów się opiekowało. No a widać, tutaj są zupełnie inne obyczaje. Thank you.
u was. No dobrze, dobrze, bardzo ładnie. Jest 15:50, czyli niespecjalnie wcześnie. Jechaliśmy tutaj jakieś niecałe 3 godziny z poważnymi przebojami, co widać na filmiku. Najdziwniejszą sprawą jest to, że na jednych mapach, znaczy według tutejszej ludności Sumbawanga, to ta miejscowość nazywa się Mtowisa i czeskie mapy też tak podają, że to się tak podaje, że to się tak nazywa. Natomiast Google twardo twierdzi, że jest to Ngongo i stąd pewnie wczoraj była ta katastrofa, że nie mogłem tutaj po prostu dotrzeć. Ale póki co słońce jest przepiękne, muzyczka przeurocza. Idę w kierunku jeziora. Mam nadzieję, że nie zajmie mi to długo i że nie napadnie mi krokodyl. Swoją drogą teraz, jak mówiłem panu, co ja robię, panu rowerzyście, że nagrywam wspomnienia, to przypomniało mi się, że pierwszą tego typu próbą, oczywiście tylko audio, a nie audiowizualną, były notatki z Kuby, gdzie jakoś tak wykombinowałem sobie pomysł nagrywania wszystkiego na dyktafon. Dyktafon oczywiście nagrywał w formacie, który był jakąś abstrakcją. Te pliki na pewno już gdzieś mi zginęły. Czyli notatek z Kuby nie mam, oprócz wspomnień i zdjęć. I chyba to była jedyna próba złamania tego standardu pisania dziennika pokładowego praktycznie codziennie w jakimś tam notatniczku. O, druga jaszczurka. W jakimś tam notatniczku, czy zeszyciku, czy ostatnimi czasy na iPadzie lub iPhone'ie. Bo to się wszystko przecież synchronizuje ze sobą, więc nie ma żadnego znaczenia na którym z urządzeń. W każdym razie słowo pisane. Ale w tym roku zmobilizowany jakoś przez znajomych stwierdziłem, co mi tam? Śmieszy mnie tylko, że jakąś mam totalną nadprodukcję tych filmów. Ja już sam jestem zaskoczony, ile tego jest, jak przewijam mój kanał. Oczywiście nie wnikam, czy to są wybitne dzieła, czy nie. Natomiast ja spodziewałem się, że będę nagrywał jeden film tygodniowo i montował, bo miałem się uczyć programów. Natomiast bez internetu jest trochę słabo z tym uczeniem się niektórych rzeczy, a te umiejętności, które mam, trochę udoskonalam i ten produkt widać. Lepszy, gorszy. Czasem jest to po prostu efekt zmęczenia, bo padam już na nos. Wczoraj przecież skończyłem montaż o 4 w nocy, przez co dziś totalnie zaspałem. Ale podoba mi się ta forma. Naprawdę, to jest niezła frajda, no tyle, że muszę mieć oczywiście laptopa.
No dobrze, moja ciekawość została totalnie zaspokojona. Miejsce jest mocno takie sobie. Woda jest mocno taka sobie. Krokodyli nie widzę. Za to ptaszki. Woda jest przegorąca po prostu, bo to jest taka płycizna, więc ona ma kilkanaście centymetrów. No i takie jest to jeziorko. Szkoda, trochę się rozczarowałem, bo te płycizny, które są na Google Mapsach, no jakoś tak mikroskopijnie dawały mi iskierkę nadziei. Ale nic z tego, jak widzimy. Trochę przyjaźniej niż tam w miejscowości Soda, w której wczoraj byłem. Ale nadal jednak domu wczasowego to bym nie stawiał. A propos prywatności, tudzież komercyjności mojego wideobloga wspomnieniowego, to śmiało możecie lajkować i subskrybować. Nie grozi mi wzbogacenie się zbytnie, bo jakakolwiek rozmowa z Google zaczyna się od 1000 subskrybentów, więc śmiało, na zdrowie, oglądajcie sobie. Oczywiście tu, gdzie jestem teraz, co postaram się pokazać na mapce, to nie jest otwarte jezioro. To są nadal te rozległe płycizny, które są widoczne na żółto na mapce Google. No ale tam, żeby na jezioro się dostać, to musiałbym popłynąć łódką, na co niespecjalnie mam nawet czas, nie chodzi o ochotę. W związku z czym odpuszczam. No, miałem apetyt większy, szczerze przyznam. Łudziłem się odrobiną większego brzegu z piachem, tak jak było w poprzednim jeziorze, ale no niestety, nie można mieć wszystkiego, jak widać. Natomiast co zobaczyłem, to moje. To nie jest przegrana sprawa i przegrany dzień. Ale chciałbym się pokąpać po prostu.